Dzień dobry, cześć. No i dzisiaj będzie duże golenie. Dlaczego duże golenie? Dlatego, bo jest duży zarost. Zarost, który ma 4,5 doby. Powinno go być tu widać. Do tego będzie duża brzytwa. Brzytewkę większa niż była ostatnio z tych dużych. Dokładnie troszeczkę szersza, jakieś 7 mm. Więc kawał brzytewki. Brzytwa Piomet Częstochowa, Eugeniusz Piotrowski. I dlaczego duży jeszcze dla mnie? Dlatego, bo dokładnie rok temu, 15 grudnia, pierwszy raz próbowałem ogolić się brzytwą. Mówiąc próbowałem, no bo to była próba i to taka nędzna próba. I jaką to było brzytwą? To było taką brzytewką. Brzytwa Solingen, 5 ósmych. Porównawczo. To popatrzcie, co jest grane, jak to wygląda. O. Takie to są brzytewki właśnie. Tak wymiarowo wyglądają. No. Nie wiem, jak się powykrzywiać. W każdym razie to była próba golenia. Wyszła cienko i ja troszeczkę dzisiaj pogadam, ale może zacznę gadać, to powiem jeszcze, czym się wtedy goliłem i dzisiaj też się tym ogolę. Było to mydełko. No coś takiego. Mikaeli Subworks The Drunken Goat. Coś takiego pachnące. Pachnie mi to mydełko czekoladą, świętami ogólnie. Więc dzisiaj się tym mydełkiem będę golił. Z tego co pamiętam, był to ten pędzelek. To jest pędzelek Maggardowski. Pędzelek syntetyczny. Ale nie będę się nim golił. Przy pomocy niego, o, tylko będę golił się, będę robił pianę Romerą Manżurianem, borsukiem i od razu już zacznę ją wyrabiać. Tutaj mydełko wycisnąłem jak zwykle do swojego kubeczka. Dlaczego nim? Dlatego, bo to był mój pierwszy, inaczej, pierwszym borsukiem to był Simpsons Chubby dwójka, ale on był kapryśny na początku, a oprócz tego jest dla mnie troszeczkę za duży. I taki kurczę, nie do końca byłem do niego przekonany, teraz go bardzo lubię. No i dlatego tym Manżurianem się golę, bo ten jak przyszedł, to było takie grupowe zamówienie na brzytwa.org, tak od razu mi się spodobał od pierwszego golenia. Bardzo mi się spodobał i stwierdziłem, że szkoda czasu mi na syntetyki. I dlatego nim się też golę. No i przy okazji, wiadomo, wszystko to się zaczęło, bo to też taka rocznica do tego mi dochodzi, a dokładnie 8 grudnia, czyli już jest tydzień po fakcie, no to 8 grudnia, tyle że 2015 roku, zarejestrowałem się na forum brzytwa.org. Dobra, piana wyrobiona. Zarejestrowałem się i tak naprawdę od tego wszystkiego, od tej rejestracji wszystko się zaczęło. Zaczęło się i trwa do dzisiaj. Zmieniło to troszeczkę mój tryb w funkcjonowaniu, bo częściej się golę. Lubię to. Przybyło troszkę zabawek do domu. Więc no tak to sumarycznie wyglądało. Nawiązało się trochę jakiejś sympatii, antypatii, jak to wśród ludzi. No, nie wszyscy się lubimy, nie wszyscy się nie lubimy. Więcej jest tych ludzi, z którymi człowiek, zresztą no człowiek sobie sam wybiera swoje towarzystwo, jeżeli ma taką możliwość, więc mówię. No i dlatego dla mnie dzisiaj to jest takie duże golenie, bo kilka tych okazji się uzbierało. Co jeszcze? Tak naprawdę to dwoma brzytwami. Wtedy się tą jedną próbowałem ogolić, ale dwie brzytwy miałem, którymi zaczynałem robić kroki. W goleniu. Druga to był Sheffield. Mówię był, ponieważ 31 grudnia 2016 roku, czyli w ostatni dzień starego roku, spadła mi na ziemię i pękła na pół. Była dla mnie sentymentalną brzytwą, tak jak ta, którą tu pokazywałem, no ale no co zrobić? Takie życie, więc stało się, co się stało. Dobra, biorę tego wielkoluda.
i przewecuję go parę razy. No jeszcze tu przetrę. No i tak to właśnie wyglądało. Wecuję również na pasie od Piome Częstochowa. Brzytewka przewecowana. Jeszcze parę słów na temat tej brzytwy. Z czego ona jest zrobiona? Zapisałem sobie. Brzytewka jest wykonana ze stali wysoko... Gdzie ja to sobie zapisałem? Wysokostopowa. Wolframowo... gdzieś to sobie zapisałem, tylko mam tu tyle różnych rzeczy. A tak, wolframowo-molibdenowa. Stal wysokostopowa, wolframowo-molibdenowa. Dodatkowo okładziny tej brzytewki są zrobione z poroża jelenia, z tego co mi wiadomo. A brzytewka to pewnie jakieś 9/8. No co, próbujemy. Mówię próbujemy. Raz już miałem przyjemność się godzić tą podobną brzytwą, troszeczkę mniejszą. Był strach w oczach. Dzisiaj oczywiście też jest ten strach, choć wtedy okazało się, że nie było to takie straszne. Zacznę od prawej strony, tak jak zawsze zaczynam. Trochę mi ta brzytwa przysłania tu. No i ludzie, stało się. Zapomniałem gąbki, takie rocznicowe golenie. I ja nawet nie wiem, gdzie ja tą gąbeczkę rzuciłem. Momencik. A więc ona już jest. Ale to jest chyba tak ma być, ponieważ kurde, flakon, często to zapominałem, więc... No brzytewka, powiem tak, ściąga ładnie. Nic jej nie oszczyłem. Była przewecowana przeze mnie. A przewecowałem ją jeszcze kilka razy ze dwa dni temu. No i dzisiaj. No i goli. Goli i ściąga zarost. Nie będzie to chyba widać, bo zbyt mocno po prostu tu światełko świeci i to mi spala ten, prześwietla tą pianę białą, ale brzytwa goli i tak jak mówię, brzytwa jest to produkt Eugeniusza Piotrowskiego, Piome Częstochowa, co niektórzy się podśmiechują, że ja już jestem ambasadorem kolegi Giemka, ale powiem wam tak, dokładnie, znamy się. O, bardzo fajnie to wszystko ściąga, bardzo to powinno być dobrze widać, ale znamy się, dużo kolega mi podpowiadał w różnych kwestiach, często z sobą rozmawiałem przez telefon. No i dzięki tej znajomości mam też możliwość właśnie golenia się takimi niespotykanymi sprzętami. O, i patrzcie co się dzieje. Rocznicowe golenie i ja się już ciachnąłem. I nawet wiem gdzie i jest szansa, że jeszcze się ciachnę. Bo kilka w międzyczasie przy takim długim zaroście zrobiło mi się na twarzy jakichś wyprysków. I stąd... Ale dzisiaj nie mam głowy do tego, żeby pamiętać o takich drobiazgach. Jakoś sobie z tym potem poradzę. No. Więc znam się z kolegą i faktycznie lubię się golić jego sprzętami. Bo są inne niż wszystkich, a jest to projekt autorski, jak to już kilka razy powtarzałem. Brzytwa bardzo ładnie idzie. Tylko troszeczkę ją... Ona jest moim zdaniem od tego poprzednika jest troszeczkę inaczej wyważona, troszeczkę inaczej się trzyma, ale ściąga zarost jak marzenie. No i dlatego... Więc tak to wygląda. Ze wspominek. Pamiętam to pierwsze golenie, było bardzo cienkie. Nie mogę go nazwać w ogóle goleniem. To była próba
odpowiedniego przyłożenia brzytwy do twarzy. Ja jestem niecierpliwy i to straszliwie, ale jakoś dziwnym trafem wytłumaczyłem sobie przed tym goleniem, a przede wszystkim stwierdziłem, że mnie to się na pewno nie uda, więc nie ma co do tego golenia, no czesnąłem się, nie ma co do tego golenia podchodzić jakoś, o Jezus Maria, po prostu bardziej podszedłem do tego, że jednak mi się nie uda. I może dzięki temu jakoś do tej pory dotrwałem i wydaje mi się, że coraz lepiej mi to wychodzi. Oczywiście uczę się cały czas, ale wychodzi to coraz lepiej i już nawet taką brzytwą jestem w stanie się ogolić. Panowie, po pierwszym przejściu popatrzcie. No kurde, pierwsze przejście. Bardzo ładnie ten zero zebrała. Tutaj troszeczkę słabiej, ale to ja tutaj dopitoliłem, bo poczułem tą krostkę i troszeczkę ją odpuściłem, tą brzytwę. No ale to jest dopiero pierwsze przejście. I to jest technika, a nie, że brzytwa nie zbiera. Dobra. Nakładamy drugą warstwę. Nie warstwę drugą, tylko... Ach kurde, bo sobie wziąłem i specjalnie mi wyrobiłem, bo ostatnio tego kremu każdego dużo wywalam. Więc tak stwierdziłem, bez przesady, żeby aż tak dużo w kanał nie wypuszczać. Ja lubię to mydełko, strasznie ładnie pachnie. Dobra. O, jeszcze popatrzcie, jeszcze na dole, jak tu zobaczycie, on jest tam po środku i można byłoby go jeszcze troszeczkę... O ludzie, tak ja go teraz jeszcze spróbuję dorobić. Ja myślałem, że już go wyrobiłem, bo się piana zrobiła i mnie zakryła. A to kurde, no mimo szczerych chęci, tak go będę musiał wywalić. Dobra, golimy się. Lecimy drugie przejście. Lecimy drugie przejście. Ta większa brzytwa jest, mówię, troszeczkę inaczej wyważona. Tamtym wielkoludem ostatnim chyba, nie chyba, no lepiej mi to się jakoś goliło. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc... jakoś mi się lepiej ręce trzymało. A może ja byłem po prostu wtedy tak nastawiony, że nie wyjdzie mi nic z tego. A okazało się, że nie taki... strach, nie taki wilk ma wielkie oczy i po wilk, strach ma wielkie oczy. Śmieję się, bo mój kolega zawsze mówi wilk ma wielkie oczy. Nie takie strach ma wielkie oczy, więc byłem zaskoczony i może jakoś to przeoczyłem, ale jakoś tak troszeczkę słabiej ją czuję w ręce. No, ale ostrość i wszystko tu jest bardzo fajne, bardzo ładnie idzie. Dobrze? Nie, no idzie. Idzie. Oprócz tego, tak jak ja mówię, dłuższy zarost jakoś tak u mnie, wydaje mi się, że mi lepiej schodzi. No i moje miejsce na szyi, które mi różnie idzie. A wiecie co? Dodam sobie trochę tej pianki. Chciałem tak oszczędnie zrobić, ale troszeczkę dodam.
też mam jakiegoś dziada i staram się uważać na niego. Dobra, panowie, jeszcze tu. Pod brodą, pod ustami. Dobra, pięknie. Drugie przejście mamy. No i co? No i tak jak mówię, dzisiaj takie wspominkowe golenie. Żal mi bardzo brzytwy, która mi spadła na ziemię i się po prostu przepołowiła. Ale tak to jest. No. Nie ma co też żałować bardzo, bo mówię, na jej miejsce padły inne. Tyle, że tamta była brzytwą sentymentalną. Co jeszcze? Jak to golenie, te początki moje wyglądały? Całość golenia uczyłem się z internetu. Nikt mi wcześniej tak nie pokazywał, tylko i wyłącznie internet. Powiem szczerze, z polskich filmików jest kolega Artur, który nagrywał już te filmiki i pokazywał, jak się golić brzytwą. Za co mu jestem wdzięczny, bo na niej jego filmik też wielokrotnie oglądałem. Ale bardzo dużo oglądałem filmów jakichś amerykańskich koleżków, jakichś tam australijskich. Podglądałem, żeby wreszcie się odważyć golić. Ale w międzyczasie, będąc na takim pierwszym zlocie, który był zorganizowany przez kolegów z forum brzytwa.org, poznałem tam kolegę Heńka, który również ma swój kanał i nagrywa filmy. I on wtedy zaczynał się golić, ale on się zaczynał golić szewetką, czyli brzytwą na żyletki. I powiem szczerze, że po pierwszym goleniu brzytwą, czy tam po którymś, ale to był sam początek, rozmawiałem z Heniem przez telefon i mu mówiłem, że nie za bardzo mi to idzie, kurde, flakon. No i jakoś on mi też tam coś podpowiedział i wszystko summa summarum zebrało się w całość i jakoś tak powoli dochodziłem do jakiejś tam wprawy i do takiej wprawy doszedłem, jaką mam dzisiaj. Uważam oczywiście, że jeszcze nie jest to, co powinno być. Ale już jest przyzwoicie. Już wstydu po goleniu nie będzie, zarostu nie widać. No i tak to wszystko wyglądało. A na dzień dzisiejszy, mówię, ogólnie, bo wiadomo, pierwszy rok to była przygoda z maszynkami i potem w międzyczasie wpadły maszynki Single Edge, które uważam, które dla mnie są chyba jednak najlepsze, najbardziej lubię maszynki Single Edge. Ale po tych maszynkach wpadły brzytwy i na dzień dzisiejszy uważam, że golenie brzytwą jest najfajniejsze. Ale oczywiście jest bardziej czasochłonne, trzeba się bardziej skupić. Panowie, nie mam za bardzo jak poprawek zrobić, bo chyba jest idealnie. Ale zrobię myk. O właśnie! Zrobię poprawki, panowie. Należy się do tej brzytewce, ponieważ ona pierwszy raz ze mną działała. Podrównam nią baczki, które są i tak chyba równe, bo nawet poszło dobrze. Ale nie, no muszę zrobić. Nie, należy się do tej brzytwie. Płuczę twarz. No popatrzcie, ogolony jestem. Super. Ale muszę. No nie ma innego wyjścia. Gdzieś tu coś tu i zrobię kilka poprawek i to musi być takie wiązane golenie, bo przecież to jakby to było. Już robi. Jezus, nie mogę jej utrzymać, jest taka maluśka. No, cieniutkie moszcze, więc inaczej na tym zaroście się zatrzymuje.
No więc, no dzisiaj takie wiązane golenie. Ale nie mogę tej brzytwy nie być. Dobrze sobie tak pomyślałem. Dobrze, baczek prosty. I jeszcze druga strona. O, tutaj mówiłem, miałem tego skubańcuszka, to mnie... Dobra, i ostatnie pociągnięcie i kończymy przygodę. I baczek. Jest. Tu ogolony, no wszędzie ogolony. Dobra, panowie. Puczę twarz na finisz, zimną wodą oczywiście. Tylko troszeczkę to... Dogolony jestem superaśnie. Cieszę się, że o tej małej brzyteczce sobie przypomniałem, bo należało się jej to, czego żyje. Po goleniu żyje tego myrsolka. Formuła K. Już go nakładamy. Po 5-prawie dniowej przerwie. Nałożenie takiego płyniku po goleniu po prostu jest świetne. Dobra, powoli kończymy, bo już Wam tyle zawracam głowę, że pewnie Was lekko przynudza już to moje gadanie. Ale co? Chciałem Wam podziękować, że oglądaliście ze mną ten filmik, a przede wszystkim chciałem podziękować administracji, zarządowi Brzytw.org. Dzięki temu, że oni założyli takie forum, mogłem się tam dostać, mogłem się nauczyć paru rzeczy i teraz Wam to pokazać. I to jest dla mnie fajna sprawa. Więc dziękuję serdecznie. Zapraszam na moje następne golenie. O, niedługo będzie pewnie jakaś rocznica, jak pokazałem pierwszy film na YouTubie. Nie wiem kiedy to było, chyba w marcu. No właśnie! Więc kolejna okazja do picia. No i tyle. Super. Jeszcze raz wielkie dzięki. Zapraszam na brzytwa.org, zapraszam na mój filmik. Dziękuję Geniu za sprzęt do golenia. No i Wam wszystkim dziękuję, że spędziliście ze mną troszeczkę czasu. Miłego wieczorku, trzymajcie się. Szczałeczka, hej, cześć.